Witam, witam. No ogólnie sobie kupiłem cappuccino. Pierwszy praca to się ma. A dwa, no jak nie ma się w domu cappuccino czy coś, a ja lubię cappuccino sobie strzelić, od tego zacząć. Zobaczymy jak smaczy. Już dawno nie piłem, tylko kupowałem sobie ogólnie cappuccino. No samemu robię, a to jest już przygotowane, bo to jest taki napój już w takim tym, ale jest dobry, nie jest taki drogi, nie tak jak idę do pracy czy z pracy, wracam z Łodzi do Zgierza, kupuję sobie coś takiego, wystarczy. Lubię cappuccino, kawy to nie lubię w ogóle, jakoś do kawy mnie nie ciągło. Do cappuccino to tak. I sobie kupiłem. Jest dobre. Widzicie? Ludzie, trzeba to zamyśleć, co się robi. I nie słuchać tych troli, bo to wy tak kurwa słuchacie ich. Gdzie macie do nas pretensje, że coś nie powiedzieliśmy, czy coś. To troszkę trzeba myśleć ogólnie. To jest prawda. Ale ogólnie cieszę się, że udało mi się ogarnąć. Poprzucam filmiki dla was następne. No i widzicie. Gdzie ja tu kurwa uciekłem? Powiedz. Znowu słuchacie tych troli, gimbusów i inne te rzeczy. Się nakręcacie, a gdzie jest pierdolenie o szypeniu. No, kto wierzy, to nie sobie wierzy. A kto nie, ma ich w dupie. Ta osoba powinna mieć ich w dupie. Tak ja. Czy mam się przejmować? Powiedzcie. Trolle to zawsze będą, bo to jest ich zazdrość, to, że sami nie potrafią i muszą się wpiąć do kogoś, podbić się pod kogoś fajnie. Od tego zacząć. Dlatego trzeba mieć ich przypuszczenie w dupie. Nie przejmować się, bo ja bym się przejmował, to kurwa, to nie wiem. Przez ich nie bym wsiadł. Nie przyjmuję się, pierdolę ich, krótko na temat. A jak wy słuchacie ich, to się macie, że wam siada psychika i inne rzeczy. Ale a ile razy mówię, nie słuchajcie, bo oni was chuje robią. A wy tam, wiemy, wszystko wiecie. A oddajecie się chuja i im gręcie się. Krótko na temat, pewnie.